Jeśli potrzebujesz szybkich, tanich i sprawdzonych końców, zapraszam do linku w opisie foodcoins.pl. What's up, kosmici, z tej strony Kapitan Alien. Dzisiaj lecimy drafta, ale lecimy z najlepszym możliwym draftem, jaki się tylko uda zrobić. Więc 4-3-3 bardzo mi odpowiada. Myślę, że taka formacja będzie idealna. I teraz proszę bardzo, kurde, kogo wybrać? Dobra, będzie Neymar. Muszę wziąć tu Neymara, to jest mój wybór, uważam, że... O kurde, o kurde, o kurde, no i teraz pytanie. Ibra? Czy Lewandowski? Nie, myślę, że to jest bardzo proste tutaj, co się będzie działo. Możliwie najlepsze karty, możliwe... Ho, 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 Di Maria! Okej, zapowiada się bardzo ciekawie. Mamy tutaj połączenie już w ataku. Środkowa pomoc teraz. O ludzie, dobra, zróbmy tak. Kogokolwiek tak naprawdę, whatever. Kolejna środkowa pomoc. Weźmy tutaj Valeriego, to karta hero, więc myślę, że będzie spisywała się idealnie. Nice, 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 nice. No mamy Argentyńczyków tutaj mnóstwo. Dobra, lecimy z kolejnym wyborem. I myślę, że tutaj jest absolutnie prosty ten wybór. Jest tutaj Iniesta Team of the Year. Więc no nie muszę się tutaj dużo zastanawiać. Lewa obrona. Miguel Lion, nie mam pojęcia, jak się wypowiada jego imię, wybaczcie. Dobrze, i tutaj, ojojoj, Rami mi odpowiada. Wiem, że jest naprawdę bardzo dobrym obrońcą, więc bez zastanowienia się leci Rami. Kogo mamy tutaj? Ojejku, jakie dziwne informy lecą. Dobra, bierzemy Murillo i teraz prawa obrona. Kogo będziemy mieli na prawej obronie? Jakie słabe karty! Tutaj biorę Iwanowicza, bo ma najlepsze statystyki obrony i fizyczności. Będziemy musieli kombinować jeszcze, ale zobaczymy, może się uda. Nie, weźmiemy Sirigu, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może ławka rezerwowych uratuje nas tutaj. Weźmiemy Casillasa, mam wrażenie, że pożałuję tego wyboru, ale na razie się tym nie przejmuję. Lecimy dalej. Tak, to jest mój wybór, Juanfran na prawą obronę. Prawa obrona De Marcos. Myślę, że De Marcosa tutaj wybiorę. 89 tempa, to jest mnóstwo. Dobra, De Marcos niech będzie. Biorę Milnera, lepszego wyboru chyba nie będzie. Lecimy dalej. Ławka rezerwowych, Ozil, hej. Verratti, cyk. Ma teraz zgranie z atakiem. Zaraz jeszcze pokombinujemy. Zaraz coś wymyślę. Oh my god. Nie, Ronaldo Team of the Year. Ja cię kręcę, no biorę. Sorry Neymar, chłopie, będziesz na zmianę. Ronaldo Team of the Year. Ja cię kręcę. Zobaczymy, co jeszcze przed nami. Badziewiaste karty przed nami. Kogo mamy? Lewandowski, Bale, Benzema. Oh god. Może... Kurde. Dobra, wiecie co, wezmę Benzemę na wszelki wypadek, żeby zamieniać go za Ibrahimowicza. Dobra, jest Danilo. Konoplianka na LP, ale już mamy bardzo dobrego zawodnika. Prawa obrona. Danilo, prawa obrona. Możemy zrobić tutaj, mam nadzieję... Okej, spróbujmy. Wezmę tutaj Moutinho, bo mam wrażenie, że to będzie najlepszy wybór. Ciężko, kurde, ciężki, strasznie, okropnie ciężki ten draft jest do wybrania jednego z tutaj najlepszych zawodników. Okej, mniej więcej tak prezentuje się mój końcowy draft. Zobaczymy, może coś z tego wyjdzie. W sensie ja tu jeszcze zrobię małe zmiany, jeśli są możliwe, i będziemy lecieli ostro tutaj. Będziemy koksili, aby wygrać jak najwięcej. Tak prezentuje się mój gotowy skład. Raczej nic tu nie zmienię. Mógłbym wprowadzić jedynie Moutinho za Rakiticia albo Verratiego, jednak nie chcę, tak jest w porządku. Zobaczymy teraz, jak będzie spisywał się ten bestialski skład. Wow, 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 wow. Lecimy, trzeba na początek grać defensywnie, ustawiam sobie grę z kontry i ciskamy. Liczę na to, że Ronaldo, Di Maria i prawda nasz Ibra spiszą się w ataku, że będą rozwalali system. Zobaczymy, wypuszczenie na naszego Ibrahimowicza. Di Maria, no jak Di Maria? Di Maria, Speedy Gonzalez już miał swoją pierwszą sytuację tutaj, mógł to wykorzystać, mógł strzelić brameczkę, ale jednak zabrakło tych kilku kroków. Teraz Rakitic, może jakiś strzał z dystansu, ależ opadająca taka piłka, Mandanda jednak bez żadnego problemu. Ibrahimowicz, Ibra przy piłce, Ibra strzela, ale Mandanda to zgarnia.
Ale Mandanda szybciutki jest. No właśnie, to jest jeden z moich ulubionych bramkarzy. Mandanda nieraz pokazał, że potrafi strzelić. Rami! Ol, tam prawie zabił Mandandę piłką. Lyon. Dobrze. Wypuszczenie. Ronaldo. Ronaldo, dawaj, dawaj stary. Jest! Dobre przejście, Ronaldo. Dośrodkuj to. Dośrodkuj. Tak jest. I Ibrahimowicz! Ibro! Ibra miażdży system! O to chodzi, tak jest, Ibra, musiałem to wykorzystać, serio, wiem, że troszeczkę sweaty, no bo takie dośrodkowanie tak zwanego nuba, ale jeśli działa, to działa, nie będę narzekał, prawda, nie będę narzekał. I Mandanda pokonany przez Ibrahimowicza, nie dał się oszukać bramkarzowi, nice, 2-0, sweet, w końcowej części pierwszej połowy. Arbiter kończy pierwszą połowę i statystyki widać, a strzały, 100% celności strzałów, no cóż mogę powiedzieć, Dejomson, ciężko takimi zawodnikami nie trafiać. Mamy zmiany, wchodzi Di Maria i Shaqiri za Fernandeza i za Raula Garcia, czyli gościu stawia na prędkość, okej, zobaczymy, no prędkość, no i Shaqiri też potrafi sypnąć. Mandanda teraz przedłuża, przetrzymuje piłkę, nie wiem po co. Chyba szukał swoich kompanów po prostu na dogodnej pozycji. I będzie teraz wypuszczenie na Di Maria. Di Maria, uderzenie! Casillas broni! O! Czyżby karny? Czy spalony? Błagam, tylko nie karny. Był spalony. Brutalnie zatrzymywany Iniesta. Nieładne tutaj zachowanie ze strony przeciwnika. Dobrze, Benzema teraz będzie wchodził w pole karne w bardzo znany mi sposób. Sam... Oh god, sam nieraz tak wchodziłem, chciałem powiedzieć, tu było blisko faulu i to takiego na kartkę. Ibrahimowicz teraz sam na sam, no niestety dogania go tutaj jeden z obrońców, ale Di Maria jak najbardziej wejdzie. Nie, nie takie podanie, to miało być na Ibrę. Dlaczego? Dlaczego w ten sposób? Jest 2-0, nie możemy sobie pozwolić na takie wygłupy. Neymar, podanie do Ronaldo na skrzydło. Ronaldo dzisiaj w drużynie przeciwnej jakoś mało aktywny. Benzema nie będzie powstrzymany. Niestety Benzema nie będzie powstrzymany. Po błędzie jednego z obrońców zrobiłem wślizg. No jajajajajaj. Tu zrobiłem wślizg właśnie. Niepotrzebnie poszedłem na raz. Dobrze, Di Maria. Przejęcie przez Di Marię. Ibra. I teraz Verratti. Verratti w akcji podbramkowej, ale piłka... Dosłownie wychodzi mu spod nóg, sama, z siebie, jest. Ibra, Ibra uderzy z dystansu, ale potężna petarda. Jednak nad bramką. Tam przyciskają ostro Di Marię, który już szaleje i będzie prawie druga bramka. Oh my... No ja mam nadzieję, że spalony, bo to co się teraz stało, to co zrobił bramkarz. Neymar. Neymar, czy ktoś go powstrzyma? Iniesta go powstrzyma, świetnie. O, Marcelo wychodzi do podania o wiele szybciej. Varane, Varane, Marcel. Ronaldo, nie mam pojęcia gdzie uderzy. Myślę, że prawa, ale coś czuję, że lewa. Aaaa, no i po co? Czułem dobrze, czułem dobrze, czułem dobrze. No i mam w 90 minucie na 2-2. Dobra, słuchajcie, okej, okay, skupienie. Trzeba tu uderzyć teraz z atomową siłą. To nie była atomowa siła. Ronaldo tam powstrzymywany, ale Hamsik wchodzi w pole karne i podłuje. Lecimy z dogrywką, ale ja schodzę z atakuj całą drużyną, bo to mogłoby doprowadzić mnie do, że tak powiem, śmierci. A tego nie chcę oczywiście. Tutaj pach, cofnięcie, wypuszczenie. Ponowne wypuszczenie, no i teraz Neymar jakimś dobrym dośrodkowaniem powinien tutaj zapodać. Tak jest, na Di Marię! Ale Di Maria odbija się jak kauczukowa piłka. Di Maria wypuszczenie na niego, nie, to Benzema teraz. Benzema w akcji sam na sam. Ale Benzema, no Rami cię tutaj zrobił w konia. Ale Verratti teraz, kurde, prosto w Mandandę ładuje. Dobrze, mamy mnóstwo czasu, aby się teraz cofnąć. Świetnie, i Ronaldo gubi piłkę, o to chodzi. I teraz jedziemy z kontrą. Piękne wypuszczenie na Neymara. No Neymar ma tutaj właśnie świeżo wstawiony zawodnik. Ma mnóstwo, mnóstwo tempa. I teraz dośrodkowanie. A! Kurde, i koniec pierwszej połowy dogrywki. Ale wyrównany mecz. Niesamowicie, ale celność strzałów nadal po mojej stronie jest wspaniała. Mam wrażenie, że trzeba będzie za chwilę wymienić Di Marię.
bo on coś się nam popsuł trochę. Chłopaki... Trzeba tutaj zmiażdżyć przeciwnika. Verratti, Verratti, pięknie, Verratti, dośrodkowanie, siedzi, jest Benzema, tak jest, pięknie, i chyba muszę jeszcze raz tak zagrać, mecz zaczyna się od nowa, 6 bramek w jednym meczu, o, ale to jest emocjonujące, strasznie, nie, oh god, Neymar, powstrzymywany mam nadzieję, Jezu, oh god, umarłem, razy dwa, Di Maria, wypuszczenie na Benzemę, Benzema, oddaj piłkę, oddaj piłkę, oddaj piłkę, Benzema! Fuck, źle, ale Iniesta, Iniesta, jest! Iniesta utrzymuje się przy piłce! Ale co to za strzał! Iniesta! Jezu, karny, nie wierzę, gościu będzie tutaj strzelał. Wiedziałem, easy peasy, gościu, nie strzela się dwa razy w to samo miejsce. Nie strzela się dwa razy w to samo miejsce. Ja zrobię tutaj dół. Jest, o to chodzi, tak jest, bronimy, bronimy. Mam wrażenie, że gościu jeszcze raz poleci w to samo miejsce. Będzie myślał, że... A, idealnie w środek, to miękka faja. No dobra. Neymar. Jest! Mandanda po raz kolejny. A, pokonany, dobrze. Zobaczmy. Czyżby kolejny raz środek? Nie, tym razem w prawo. Ajajaj, no nie daje się tak super wyczuć ten ziom. Oj, tu może być przestrzelona. Nie! Siedzi! Come on, come on. Teraz w drugą stronę strzelił. Kolejny strzał będzie w środek, mam nadzieję, albo w lewą. Wiedziałem, że tak się stanie. Wyczuł mnie przeciwnik. No i mamy po jeden, że tak powiem. Środek czy prawa? Środek. Wiedziałem! Jest! Jest! Tak jest, dobrze wyczute. Rakiticiowi tutaj skacze szalone. Dobrze, nie. Wygrałem! Wygrałem! Okej, okay, nieważne, cokolwiek, wygrałem. Okej, okay, nice. Serio, mecz był uber, hiper, turbo, intensywny. Jaki no w ogóle wynik? Taki całe spotkanie. Zobaczcie, celność strzałów, no potężna z mojej strony. Oh god. Wygrana. W karnych, 4-3. Lecimy z kolejnym meczem. Oto skład przeciwnika, come on, co się dzieje? Ci ludzie mają niesamowite szczęście. Ja pierniczę, dobra. My jednak myślę mamy o wiele większe szczęście. Okej, 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 let's go, let's go, let's go. Zaczynamy ustawienie tutaj, gra z kontry i ciśniemy. Layun wypuszcza na Iniestę, Iniesta do dołu. Na Ibrę, Ibra uderzy z dystansu i brawo. Ledwo, ledwo tak, tak już opadając łapie piłę. Wypuszczenie i jedziemy. Tam na Ronaldo, tak jest, Ronaldo, widziałem cię, kochany, widziałem cię. Pięknie. Uderz to, faul. Halo, karny, sędzia. God damn it, jak ja nie lubię tego sędziego. Co on robi z tymi tutaj akcjami? Pach, wypuszczenie. Ibra, Ibra i strzał! Ibrahimowicza, pięknie, ślicznie. Mua, bellissimo. Okej, okay, jedziemy. Tam na skrzydło będzie wypuszczenie do Neymara. Neymar powstrzymany, Danilo świetnie sobie z nim radzi. Dobrze. Teraz Ibra po raz kolejny. Dalekie wypuszczenie, taka wrzutka na Ronaldo. Co zrobi Ronaldo? Co zrobi Ronaldo? O, Ronaldo! O, shit, ale zepsułem! A tak już ładnie się zapowiadało, no. Podanie do Rakiticia. Aj, Rakitic chciał oddać do Verrattiego. Na skrzydło, do Danilo. Danilo, na spokojnie. Dobrze, Rakitic. Ibra, Ibra, Ibra przy piłce, Ibra uderzenie! W słupek, ale Iniesta! Oh my fucking god, Iniesta! Czy Ibra zapakuje piłę do bramy? Sprawdźmy! Ach, Isco przyjmuje na klatę. To było raczej oczywiste, że tak się stanie. Gdzie byli obrońcy? Halo! Jest! Pięknie! Ach, Danilo! Świetna, agresywna interwencja. I Casillas łapie w ręce. Jeszcze przez chwilę pozostanę na ultraataku, albo zejdę tylko na ofensywny. Niech będzie w ten sposób. Nie chcę ryzykować ultraofensywnym. Dobrze, pilnuj go tam przy skrzydle. Ja popilnuję tutaj, żeby nie miał gdzie podać.
Pilnujcie, chłopaki. Dalekie... Serio, Messi, kurdupelek. No come on, jak Messi, kurdupel, może strzelać takie bramki z łówki? No, czy tam jakikolwiek obrońca powinien go wyprzedzić? W sensie, come on. No i Messi, co? Messi, jajco. Chłopaki, tak nie można! Między sobą... Dziękuję, dziękuję przynajmniej, że ty, Casillas, potrafisz tu bronić, że potrafisz grać. Serio, bardzo ci dziękuję. Wow! Wow! Jaka miękka faja! Jezu! Tacy zawodnicy powinni mieć przynajmniej bana na tydzień na granie, za bycie miękką pipą. I to by było, moi kochani, na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało i mam nadzieję, że kolejny mecz będzie o wiele, wiele lepszy. Ciężko. No nie poszło mi. Muszę jeszcze potrenować, aby w kolejnych spotkaniach być bardziej przygotowanym, sprawniejszym, celniejszym. Kto wie. Miałem dużo szans, które mogłem wykorzystać, a tego nie zrobiłem. A muszę popracować nad swoim atakiem przede wszystkim, bo w obronie nie jest najtragiczniej. Trzymajcie się teraz. Do następnego i pa, pa.